Ja mam dzisiaj dla Was nagrać odcinek o tym, jak podnieść sobie powiekę, która nam po 40 bardzo często opada. Natomiast jak widzicie, moje powieki jeszcze goją się po zabiegu, który to już jest drugi właściwie zabieg, który zrobiłam u Magdy w Supramedzie, laserowe podniesienie powiek. Powiem Wam tak, po pierwsze powieka dość znacznie nawet się podniosła, natomiast no, jak widać jeszcze to się delikatnie goi i nie chciałabym sobie zrobić krzywdy i gdzieś tam pocierać akurat w tych miejscach, które jeszcze są lekko podrażnione. Natomiast pomyślałam sobie, że podzielę się z Wami moimi ostatnimi odkryciami kosmetycznymi, które przetestowałam ja, przetestowały moje kursantki i jesteśmy wszystkie zachwycone. I to nie jest tak, że to jest tylko moja opinia, ale to jest opinia wielu z Was. Pierwszą taką rzeczą, która właściwie ostatnio, zagościła w moim sercu, to jest tusz. O tusze często pytacie właściwie, nawet pewna moja znajoma z Facebooka, pani policjantka z Łodzi, którą serdecznie pozdrawiam, pytała mnie o tusz, poleciłam jej tamte moje poprzednie sprawdzone, więc teraz tak, jest nowy, jeszcze lepszy. Słuchajcie, to jest marka polska, Paeze. Genialny tusz. I tu będzie niespodzianka. Ta szczoteczka, która mocno nam pogrubia rzęsy, i tu sama byłam zaskoczona, odkręcamy górę, mamy drugą szczoteczkę, która pięknie, mocno wydłuża nam rzęsy. Jest cudna, słuchajcie, naprawdę odkrycie, nie wiem, miesiąca, dwóch miesięcy ostatnich, naprawdę jest super i nie jest na pewno droga, to polska marka i taka na każdą kieszeń. Myślę, że będzie kosztował około 30 paru złotych, ale na dole oczywiście pod odcinkiem napiszę Wam ceny, sprawdzę je dokładnie. Już nie pamiętam, ile za nią płaciłam. Jeszcze Paeze znowu. W tym roku wypuściło fajną bazę. Ja swego czasu byłam zwolennikiem takich baz silikonowych, ale na dłuższą metę one jakby zatykają pory. One raz na jakiś czas na imprezy jak najbardziej się sprawdzają, natomiast ta jest genialna, to jest hydrobaza. Słuchajcie, ja ją używam na co dzień. Ona przepięknie pachnie. Normalnie taka świeżość, cudna. Ma fajną konsystencję, bardzo leciutką, nie ma właśnie żadnych w sobie silikonów, jest super. Jak smaruje się nią twarz, ma się takie uczucie świeżości, jakby się twarz ochlapało lekko zimną wodą. Także rano jak najbardziej wskazane. Co ja mam tu jeszcze? Kolejny produkt, który zagościł w moim sercu, to jest sztik do konturowania twarzy. NYXa. Wpadłam ostatnio do NYXa, spotkałam koleżankę po fachu, Julę, którą serdecznie pozdrawiam i poleciłam ten produkt. Słuchajcie, wygląda to tak, wygląda jak dwie pomadki połączone ze sobą. Oczywiście ciemnym do fajnego podkreślenia kości policzkowej, wyszczuplenia noska, jasny do zarysowania to, co chcemy rozjaśnić, ewentualnie podkreślić. I powiem Wam, że on się fajnie blenduje. To jest jedyny produkt, który fajnie reaguje na gąbeczkę, nie trzeba tam mocno pocierać, ładnie można też pędzlem sobie to rozblendować, także naprawdę to chyba jedyny produkt, jeśli chodzi o mokre konturowanie, który mi się fajnie sprawdził. Moje dziewczyny również go pokochały. No i cóż, kolejny raz Paeze. Tego Paeze jest u mnie tyle ostatnio. Ale naprawdę bardzo polubiłam tą markę i wiele produktów odkryłam, które się fajnie mi sprawdzają. Pomadka. A właściwie wzięłam sobie tutaj je dwie, ponieważ przed nagraniem pomalowałam sobie nimi usta, zresztą maluję na co dzień. Pomadka, którą poleca Macadamia. Znana blogerka zresztą. Słuchajcie, pomadka genialna. Nie wysusza ust, pięknie się trzyma, jest taka lekko pudrowa, a do tego to, że ma piękne opakowanie, to jedno, ale nie wszystko złoto, co się świeci, a tu faktycznie i się świeci złoto i pięknie jeszcze pachnie do tego. I bardzo fajny ma posmak, taki trochę czekoladowy, więc myślę, że pokochacie. Ja na sobie dzisiaj mam dwa kolory, jedynkę i czwóreczkę. Zaraz Wam pokażę, jakie to kolorki. Jest boski. Dość ciemny. Ja go sobie rozjaśniłam tą czwóreczką, położyłam ją na wierzch, ale proszę zobaczcie, fajnie się rozprowadzają.
no, bardzo długo się trzymają. Tylko pamiętajcie o tym, że każda z Was ma inny odcień ust, także mogą też inaczej te kolory wyglądać. Dobrze, to przejdźmy teraz do jeszcze jednego produktu, a właściwie dwóch. Pokażę Wam paletkę, której się zakochałam. To jest paletka Anastazji. Niekoniecznie może Wam ona na co dzień się sprawdzić. Ja się w niej zakochałam, po prostu ma boskie kolory. Mi w pracy oczywiście bardzo przydatne. Natomiast Wam przygotowałam inną propozycję, ale również Anastazji. To jest taka dość uniwersalna paleta i ona od jakiegoś czasu jest na rynku, bo ta zielona to taka nowość. Kolory bardziej uniwersalne już, taka klasyka można powiedzieć. Co jest ważne? Anastazja jest pięknie napigmentowana. Nie wiem, załóżmy, wezmę sobie bordowy kolor. Gdzie? Widać, prawda, jaki jest pigment. Rudy to jest rudy. Nie wiem, no weźmy tutaj lekko perłowe. Nawet tatuaż mi przykrywa, słuchajcie. Właśnie, właśnie, patrzcie jaki pigment. Przykrywa mi tatuaż. Takie dziewczyny pigmenty powinniście używać. A dla porównania, żebyście widziały, jeśli chodzi o pigmenty, brudne paluchy, przygotowałam Wam taki cień Diora. Też nie tani. Bo właśnie, jeśli chodzi o cenę Anastazji, to jest dość wysoka, ale cała ta paletka kosztuje tak dobrze powyżej 200 zł. Ale wiele z Was pójdzie i wyda pieniądze wcale nie mniejsze na Diora, na Chanela, gdzie ja akurat nie jestem zwolennikiem tych kosmetyków, ponieważ one praktycznie nie są napigmentowane. To jest cień, który, popatrzmy sobie, jest piękny, prawda? Bierzemy go później, chcemy położyć na rękę. Patrzcie, go praktycznie nie widać. Już nie mówię, żeby on w jakikolwiek sposób przykrył mi tatuaż. Także słabo napigmentowane te nasze markowe produkty z drogerii. Także bardzo serdecznie Wam polecam Anastazję. Pigment jest naprawdę mega. A do tego jeszcze w zestawie jest super pędzel, który fajnie nam się przyda. Słuchajcie, jak będziemy już tutaj blendowały sobie to oczko, będziemy uczyły się. Także godna polecenia, kolorystycznie i no może nie cenowo, ale produkt jeden konkretny i dla Was. Myślę, że na ten odcinek to wystarczy, bo ja tutaj bym zasypała Was jeszcze informacjami, ponieważ z targów również nawiozłam cudownych rzeczy, ale będę Wam dawkowała. Póki co, bardzo Was proszę, subskrybujcie mój kanał, tam na dole wszystko macie. Ja postaram się to wszystko też oczywiście pod spodem opisać i cenowo, i gdzie można to kupić. Tymczasem życzę Wam miłego dnia i do zobaczenia. A, nie powiedziałam, właśnie. Jeśli macie ochotę, to zapraszam oczywiście do śledzenia vloga Happy 40 Vlog na Instagramie, który niedawno założyłam, którego, wybaczcie, jeszcze się trochę uczę, ale myślę, że wszystko z czasem przyjdzie i będzie tak, jak trzeba. Jak macie jakieś uwagi, również piszcie. Jak macie jakieś tematy, które chciałbyście poruszyć, również piszcie. Zapraszam Was serdecznie. Pozdrawiam i do zobaczenia. Hej!